Bartosz Kańtoch, zapraszam na specjalny odcinek To Ciekawe z 6 warszawskich targów książki na Stadionie Narodowym. Oczywiście nie mogło zabraknąć stoiska Empiku. Podczas targów, spotkania z autorami, debaty, dyskusje, także zajęcia artystyczne, ale także ogłoszenie laureatów, konkursów i plebiscytów. Między innymi przecinek i kropka na najlepszą książkę dziecięcą. Ale o tym za moment. Póki co zobaczmy, co na targach. I dotarłem na stoisko Empiku połączone z grupą wydawniczą Foksal, które wyróżnia się na tle pozostałych przede wszystkim objętością. Ma 175 metrów kwadratowych. W ciągu 4 dni zaplanowanych zostało 16 spotkań autorskich oraz warsztatów z ponad 20 autorami. Jakbyś miała 50 zł i mogłabyś je wydać albo na dobrą książkę, albo na dobry film w kinie, to co byś wybrała? Książkę, zdecydowanie. Naprawdę. Są na przykład różne obrazki w internecie, że jest pokazany taki hamburger słaby i hamburger bardzo dobry. I właśnie słaby to film, a dobry to książka, więc wydaje mi się, że to jest prawda. Przenosimy się na drugie piętro. Przecinek i kropka to plebiscyt, który wybiera najlepszą, najbardziej wartościową książkę dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. W pierwszym etapie jury wybiera 10 książek, po czym głosują czytelnicy. Co w tej książce jest takiego, że została uznana przez czytelników i przez jury za najlepszą? Myślę, że przede wszystkim jest prawdziwa i myślę, że przede wszystkim jest o prawdziwej osobie, ale napisana tak, jakby to była bajka. Niero Messi jest w ogóle przefantastyczną opowieścią o tym, że nie wolno się poddawać. To jest piękna opowieść o rodzinie, która musi podjąć bardzo trudną decyzję. Zastanówmy się, to nie jest jedyne dziecko i ta rodzina argentyńska ma przenieść się cała do Hiszpanii. Prawda? To jest problem podjęcia decyzji i on jeszcze wtedy nie jest wielkim Messi. On jest wtedy małym chłopcem. I to jest taka książka, która wydaje mi się dodaje wiary w życiu, że jeżeli coś bardzo kochasz, to nawet jeśli tyle nie dostałeś na dzień dobry, nie dostałeś fantastycznego wzrostu, wielkiej siły, to możesz to wypracować to raz, a dwa, znajdą się ludzie, którzy ci w tym pomogą. Przeczytałam prawie wszystkie dostępne biografie o Leo Messi w językach, które znam. Przeczytałam książki o FC Barcelonie, obejrzałam dziesiątki filmów na YouTubie z meczami. Oglądam mecze od 2 lat cięgiem, a na zupełny koniec napisałam do ojca Leo Messiego, który przeczytał i naniósł kilka poprawek, ale jakby autoryzował trochę tę książkę. Kto wygra Ligę Mistrzów? No mam nadzieję, że FC Barcelona. Kto wygra Ligę Mistrzów? Juventus. Dlaczego Juventus? No bo ma lepszego bramkarza, a w meczu będzie remis. Po dogrywce nic się nie zmieni, a w karnych wygrają, bo Buffon jest lepszy od Ter Stegena. Frekwencja na targach pokazuje dobitnie, że książka ma się dobrze i nie zginie, przynajmniej do przyszłorocznych targów. Sam wybrałem literaturę do poczytania, a my widzimy się w kolejnym odcinku To Ciekawe. Do zobaczenia!